RL Exchange. Tanie kredyty oraz przedmioty do Rocket League. Szybka dostawa oraz wiele metod płatności, takich jak Blik czy PaySafeCard. Skromedek 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe auto z karnetu, czyli Nissana Sylwię, czy jakkolwiek się to czyta. Ogólnie co do edycji, to tutaj oczywiście możemy sobie wszystko edytować. Dźwięk silnika brzmi tak. Czyli całkiem spoko. Co do samego wyglądu samochodu, no mam nadzieję, że tutaj nie ma wielu miłośników Nissana Sylwii, czy tam po prostu może Sylwii. Ale no nie wiem, jakaś ta podstawowa edycja no mi nie leży. Tak jakby no zwykłe auto z ulicy. Ciekawe w sobie, czy jakiś Vince jeździ Nissanem Sylwią, czy tam znacie kogoś, kto nim jeździ. Ale mniejsza, dobra, zobaczmy jego hitbox. Ogólnie hitbox tego samochodu to jest hybryda. Przede wszystkim przód się w miarę zgadza, więc to jest na pewno pozytywne, no ale na wysokość, no to tutaj jest niesamowita dziura. Praktycznie na połowa z przodu wystaje, więc nie wiem, może wezmę piłkę na dach. Ale to szybko skręca. A bo też wąskie mega jest auto. Porównajcie sobie ze szerokością, tak jakby hitboxa, jakie to jest wąskie. Możecie zobaczyć jakby jak to się unosi wysoko nad autem. Jak widzicie, no to może być ciężkie, no ale nie wiem. W sumie z jednej strony też, że po boku wystaje, to jest wnerwiające, ale z drugiej strony przynajmniej się lekko auto czuje. Ale dobra, mniej gadania, więcej testowania, widzimy się w meczu. Dobra, mamy przeciwnika, myślę, że generalnie format odcinka jest znany, ale może przypomnę. Na start gramy casuale i strzelimy sobie Musty Flicka, Double Reseta oraz Cooksir Pincha, czy tam jakiegokolwiek innego pincha. Powinienem powiedzieć po prostu pincha. No i potem zagramy na koniec rankę do 1v1. I zobaczymy jakie, no po prostu jak mi tutaj będzie leżało to autko. Ogólnie co do hitboxu hybrydy, no to moim zdaniem jest to chyba drugi najlepszy hitbox. Przyjemnie mi się gra hybrydą niż Dominusem. Okej, no zobaczymy czy będzie się działo. Jakiś ground pinch? Dobra, nie miałem nawet flipa. Dobra, jest okazja na pincha, idealna wręcz. Spróbujmy. Nie no, leci za wysoko zdecydowanie. Chociaż? Nie no, poprzeczka. Ej, nie leciało aż tak mega wysoko, ale no powiedzmy, że trajektoria lotu nie była optymalna. Przeciwnik leci sobie też na aeriala. Jak widzimy, Fenek, no, trochę znosi do boku. Ale mamy szansę na jakiegoś aeriala. Niestety z lewej ścianki, której za bardzo nie lubię. Dobra, złapany reset. Tutaj jeszcze jakieś wykończenie. No, nie zaliczamy żadnego strzału, ale mamy pierwszą bramkę. Dobra, spróbujmy pincha. O! Dobra, znowu nie leci, chociaż może lecieć w bramkę przynajmniej. Chyba leciało nawet, ale powiedzmy sobie, że to nie był dobry pinch. I przeciwnik nagle się poddał, więc lecimy do drugiego spotkania. No i mamy nowego rywala, może ten nie wyjdzie tak szybko. I może uda nam się cokolwiek zaliczyć, chociaż on się nie rusza. A to jest idealna sytuacja na double reseta w takim razie. Chociaż nie wiem, czy na nieruchomego przeciwnika powinienem sobie zaliczać. No nie, no niby strzelone, ale nie, no nie zaliczę sobie na typka, co się nie rusza. Gość, wracaj do żywych, bo inaczej to nie ma sensu. Dobra, zaczął się ruszać, więc możemy już grać. Powiedzmy, że to był taki bonusowy strzał, którego sobie nie zaliczę, bo to się niczym nie różni od freeplaya zwyczajnie. Dobra, weźmy tak. I znowu nie złapałem reseta. Nie wiem, jakiś mam problem z łapaniem resetu w tym autem, tak w sumie. A się te koła mniej więcej zgadzały, ale to może ja mam problem ze sobą bardziej. Tutaj pinch, znowu w sufit. Dobra, mamy okazję na jakiś fajny goal z Mustym. Tutaj jakiś Musty dobry. I wykończenie, nie, no dobra, nie siadło. Dobra, kolejna szansa na jakiegoś Musty flicka do dubla. Nie starczy mi boosta, nie no, co ja zrobiłem z tym przyspieszeniem całym. Dobra, zaskoczmy go pinchem. Znowu nie w bramkę. Dobra, do iluś pinczy sztuka. Chyba leci w bramę i zdążył, no nie mogę. Ogólnie nie tak źle się pinczuje tym autem, ale coś nie może mi siąść. Konkretnie jeden pinch, żeby był z niego gol. Ale samo odczucie ma całkiem niezłe, bo ten przód przede wszystkim się zgadza hitbox. Dobra, polećmy na to na Lisheta do Mustiego. O, jest i Musty. Dobra, Mustiego sobie zaliczę, bo był całkiem solidny. Jeszcze jak na to, że nie mieliśmy boosta 110 z takiej pozycji. Przeciwnik nas spyta jeszcze o rangę. Dobra, polećmy na double reseta, chociaż braknie nam prawdopodobnie boosta. Dobra, no zdecydowanie nam braknie. Dobra, no zaliczenia double resecik. Spróbujmy. No nie, poprzeczka, więc będzie już potrzebne na 100% kolejne spotkanie na pincha i na double reseta. Chociaż może double reset jeszcze wejdzie w tej sytuacji. Nie, nie ma szans, odbił się od sufitu. No i dobra, spotkanie chyba numer 3, a my dalej mamy dwa zagrania do wykonania. Gram na Honze, więc prawie na Hondę, czyli rywala Nissana, nie wiem co ja gadam. Na Scenic Pincha to może być dobry setup, tylko niech da boosta. Dobra, to double reset z lewej może. Chociaż bardzo mocno podleciała piłka.
to może jakiś i tak strzelimy? No dobra, jest double reset odhaczony, to jeszcze nam został jakiś pinch. Spróbowałbym w sumie ground pincha, ale to jest najbardziej zależne od przeciwnika, czy będzie nam podjeżdżał pod piłę. Daj mi pincha zrobić, gościu, zostaw tą piłkę. No nie, nie w bramkę. Dobra, jest tragiczna pozycja do pincha, ale może? No nie, nie, ten kod był żenujący. Dobra, nie zdąży nam zblokować swing pincha, ale nie mamy na to boosta nawet. No nie, za wysoko. Dobra, pinch, którego chyba nigdy nie strzeliłem, czyli astral. Nie, zdążył podjechać. Dobra, spróbujmy ground pincha, proszę, zostaw nas. Nie, że tragiczny był ten ground pinch. Dobra, nie wiem, czy zdąży w ogóle skozłować piłka. No, nawet nie zdąży skozłować, to nie będzie pincha, więc musimy zagrać kolejne spotkanie. No jest chyba czwarty przeciwnik, zobaczymy, czy tutaj się uda tego pincha zasadzić. Byłoby miło, bo tak jak pewnie nam, że wiecie, tylko jego nam brakuje do zaliczenia wszystkiego. Nie, ajajaj, fajny setup był. To może być tragiczny setup, ale z tragicznych setupów czasami są dobre bramki. To jakby leciało w bramkę, to mogłoby być fajne. Dobra, ominięty. Proszę. Nie. Dobra, jest setup. Proszę, wejdzie. Dobra, jest gol. W końcu odhaczony pinch. Nie był jakiś super, był z kozłem, ale 107 na godzinę ja sobie zaliczam. I nie wiem, bo mam mieszane odczucia, bo z jednej strony spoko mi się wydaje, że tym bautem się pinczy ze względu na to, że właśnie ten przedni hitbox się nawet zgadza. Ale z drugiej strony jakoś nie wiem, nie mogłem strzelić go tak długo. Spróbujmy znowu. Teraz znowu by leciał w bramkę, ale akurat przeciwnik jest na pozycji. Ale nie, no tak ogólnie wydaje mi się, że do pincha nawet niezłe jest to auto. Jeszcze jakby abstrahując, że mi nie siada. Dobra, jest bardzo dobry setup pod pincha. Nie no, leci tragicznie w bramkę. On to przepuścił, nie wiem czy specjalnie, czy się wywalił. No i przeciwnik się poddał, więc nie strzelimy już tutaj więcej ciekawych zagrań. Ale idziemy na rankeda. No i dobra, mamy pierwszego przeciwnika. W sumie pierwszego na rankedzie i ostatniego, nie wiem co to miało znaczyć. W skrócie jakiś streamer i strzelamy kick off gola na samym początku. Nie wiem, tutaj na rankedzie w sumie mogę się trochę bardziej pownerwiać na to auto. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie i okaże się jakoś wyjątkowo przyjemne, jak na to co się wydaje. Jakieś dobre 50. Chyba zdążę strzelić na opena, dokładnie, 2 do 0. Znowu wygrany kick-off. Wydaje mi się, że jest open. No nawet mi się nie wydaje, tylko tak jest. Przeciwnik ewidentnie nie potrafi robić kick-offów. Albo to Sylwia jest zbyt potężna. Dobra. Ojeju, dobra, to było bliskie. Na styk to obroniliśmy w sumie. Ale to pinczne. Dobra, nie było to... No w sumie na wybicie git pinch. Dobrze się Sylwia spisała. Tutaj dostaliśmy to potężnego fake, ale też nie miałem zupełnie przyspieszenia, więc trzeba było polecieć all in. Mimo, że zróbmy totalnego fake'a, w sensie nawet nie pojedźmy. Kurde, w sumie wygrywałem te kick-offy, więc takie niejechanie niekoniecznie musi być dobrą decyzją. Ale jak widzimy, działa. Dobra, prawie działa. Dobra, działa. Powiedzmy, że kick-off zadziałał i strzelam na 4 do 1. Dobra, kolejne wznowienie, kolejne wygrane. A to wiadomo, że głównie ode mnie zależy, nie od auta. Fliczek. On się zdąży cofnąć, czy nie zdąży? O kurde, to było dziwne. I spróbujmy zrobić coś na zasadzie YOLO. Czyli ground pitch przez całe boisko. O! Jakby to leciało w bramkę, to byłoby to potężne i zadziałało. Ale gdybać to można. Chociaż i tak mamy z tego gola, więc nie ma co narzekać. Jest i save'ik Nissanem. Tutaj... O kurde, tragicznie poleciałem. Ale sobie go ogrywamy. I strzelamy na... Nie, jestem bałwanem. Zdążę? Nie, nie zdążę się cofnąć nawet. No nie mogę, opena nie trafiłem. Żenada. Tutaj, o kurde, za słabo, w sensie nie kliknąłem dwa razy X-a nawet, żeby przebić tą piłkę. Nie no, bo ten przeciwnik zaraz wróci do spotkania. Dobra, zostawmy teraz prawdziwego fejka, nie takiego pół fejka. Jak widzimy, on jakiś jest wyjątkowo czujny na tym. Ale i tak to działa, nawet jak jest czujny. Jakiś flick. Dobitka.
Spoko fliki są tym autem. O, o, on zrobił wolnego kick-offa i prawdopodobnie tracimy po tym bramkę. Dokładnie, 6 do 4. Dobra, podbijmy piłkę. I zbampujmy go. A co, się będę żałował. Okej, on zabrał boosta. My zbierzemy tutaj. Jakaś wybitka. O, o, dobra, dałem się, no jak bałwan. Kick-off przegrany. Przeciwnik zblokowany. Fajnie by było go zdomować, ale się nie uda. Chociaż tutaj, dobra, weźmy usetę i będzie dobrze. On zagrał. Ja go tutaj nie zbampuję. I bramkę stracę, no nie, troluje ten meczyk. On próbuje wolne kick-offy, co mi się nie podoba. Dobra, przyjmijmy piłkę do lewej. Takie coś i flick. On to zblokował. No nie, odholował nas. No nie, 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 nie ma mowy, nie strzelisz z tego, typie. Dokładnie, nie ma mowy. Zbierzmy setkę z cornera, znowu fake. Ten fake już nie był zamierzony. Ale ten już będzie, flick, zamierzony. I do defensywy. Dobra, nie kopię tej piłki, po prostu już wygrajmy. No i przejdźmy do mojego podsumowania. Jest totalnie losowym autem, w sensie niczym się nie wyróżnia. Nie przeszkadza w gierce, gra się nią nawet przyjemnie, jak na to, że hitbox jest dosyć zakłamany. Najważniejsze w sumie, że przedni zderzak jest dobrze odwzorowany. No ale jeżeli chodzi o wygląd, to ta wersja za pierwszy level, no przynajmniej mi nie siada. Ta za 35 poziom już jest całkiem okej. Tak to wiadomo, że nie będzie ten samochód bardziej OP od jakiegoś fęka. Dodatkowo hitbox hybryda. No nie, no akurat to, że hitbox hybryda jest nawet okej, bo przyjemnie mi się hybrydami zawsze gra. No ale w wielkim skrócie Fennec lepszy. Dajcie znać, czy wam się podoba ten samochód. Ja już nie będę właściwie przedłużał. Strzelmy tutaj sobie jeszcze w poprzeczkę. Zostawcie suba, lajka i elo elo.